Cześć dziewczyny i chłopacy, chłopaki. Witajcie kochani. Chcę wam dzisiaj pokazać moje zakupy na przełomie ostatnich 3 miesięcy. W pierwszej kolejności chcę wam pokazać wszystkie ubrania kupione za złotówkę. Więc ja nie będę mówiła, ile to kosztowało, tylko że to są rzeczy kupione za złotówkę. Wszystkie. Proszę, najpierw na start taki sweterek. Czarny, długi sweterek. Proszę. On jest taki serek. Materiał ma, widzicie, świecący. Cianinka taka bardzo delikatna. Tak wygląda. Zwyczajny, długi sweterek. Ja wam powiem, że ja generalnie bardzo lubię długie bluzki, długie swetry, tuniki. Najlepiej jeszcze jakby miały kieszenie, czyli takie desenie elegancko-sportowe, w tym się najlepiej czuję. Następny będzie fioletowy sweterek. No, odwrotnie. Tu ma taką kieszonkę, taka niby kieszonka, ale fajnie wygląda. Oczywiście długi z golfem, bo ja bardzo lubię też golfy. Tak, taki fiolet, taka jagoda bardziej bym powiedziała. Kolejny sweter, oczywiście długi, taki morelowy kolor, bardzo fajny. Też delikatna dzianinka, szeroki golf. Więc bardzo fajnie się pod korale układa. O! Tu musiałam sobie porobić takie kwiatki. Zobaczcie, o! Bo były dziurki i nie wiedziałam, co z tym zrobić, więc sobie zrobiłam kwiatki. Fajny ma rękaw, bo rękaw też ma taki... o, widzicie? Taki tutaj ze ściągaczem, tak jakby, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Więc też fajnie to wygląda. Bardzo go lubię. Kolejny sweter, on jest w kolorze wina czerwonego i jest świecący troszeczkę, z taką nitką świecącą. Czekajcie, spróbuję wam. O, widzicie? Z taką świecącą nitką. Tutaj ma golfik. On jest nie jest gruby, ale wam powiem, że jest bardzo ciepły. Też lubię w nim chodzić. Ładnie się prezentuje, do tego zakładam najczęściej kamizelkę. Bo tutaj mi się to nie podoba, między tym ściągaczem. Ja generalnie bardzo nie lubię ściągaczy, no ale ten, no, ze względu na cenę złotówkę kosztował, to go kupiłam, ale nie żałuję, bo idzie go w jakiś tam sposób ukryć te wady, które mi się nie podobają. Proszę. Tutaj jeszcze taki brązowy sweterek, na guziczki rozpinany. Marka... Nie wiem, jaka to jest marka, ale wam powiem, że wszystkie te ubrania mi się udało kupić w miary markowe. To są dosyć markowe rzeczy, więc tutaj cool and sexy, jakby nie było. Uwielbiam słowo sexy. Tutaj jest Mark & Spencer, widzicie? O, także są to rzeczy sieciówkowe, ale dosyć dobre. Ja generalnie wam powiem, jak kupuję w lumpeksach, moje dziecko mówi na to szmaciarnie, a ja nie lubię tego słowa. Ja jak kupuję w lumpeksach, nigdy nie patrzę na marki, dopiero w sumie tak naprawdę później, jak już kupię, zaczynam to oglądać, to dopiero zwracam na to uwagę. Także taki sweterek rozpinany, brązowy, taki zwyczajny, bardzo fajny. Kupiłam sobie też, w sumie polowałam, nawet nie sądziłam, że dorwę w takim kolorze, bawełnianą koszulkę. Proszę. Tak zwany basic, tak to się potocznie nazywa. Ona jest w kolorze musztardowym. Bardzo fajna, bawełniana, bardzo dopasowana. Powiem wam, uwielbiam ją. W ogóle się cieszę, że ją dorwałam, bo... musi być dobry materiał, wam powiem, bo ja w tym chodzę, to się w ogóle nie poci. No, atmosfera. Widzicie? Atmosfer, nie wiem, jak to się czyta. Więc mój ulubiony zakup. Bardzo ulubiony. Chodzę w tym bardzo często, w ogóle często to piorę. Nic się z tym nie robi. Nie wiem, kto się w tym wcześniej chodził, ale bardzo, bardzo dobre. To w ogóle nawet nie jest skulkowane, więc udało mi się dorwać za te parę groszy taką bawełenkę. Dalej czarny golfik, zwyczajny czarny golfik, taki jakiego szukałam,
tak naprawdę, bo nie miałam czarnego golfu, no a ten też wyjątkowo mi się udało fajnie trafić, bo jest w ogóle te ubrania, co Wam pokazuję, w ogóle są niezniszczone. Ja też staram się zwracać uwagę, jak już kupuję, to żeby no nie było żadnych... Dziurkę tam jeszcze idzie zrobić, ale jak już na przykład są jakieś kulki, odrzucam takie rzeczy, bo uważam, że dobra, lumpeks lumpeksami, ale niech te ciuchy też jakoś wyglądają, prawda? Także taki golfik, on tu jest gładki, jest cały gładki, dopasowany, ale fajnie, bo tak, golfik i rękawki, rękawy są bajeranckie, są właśnie na takim splocie, więc bardzo fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo mi się on podoba i on mi do wszystkiego w sumie pasuje. Taki zwyczajny golfik, do jeansów, obcasy czarne, super to wygląda. Ja też w domu lubię, Wam powiem, nosić sportowe rzeczy. Nie lubię się specjalnie stroić, ja muszę mieć wygodnie, także kupiłam sobie też taką bluzę. Zobaczcie, tu na zameczek, ona jest w takim fuksjowym kolorze, taki róż fuksja bym powiedziała. Rękawy są 3/4, tu ma takie, nie wiem, ten materiał jest na wierzchu wszyty, ale fajnie to wygląda. O, zobaczcie. Ona jest krótka, ale Wam powiem, też mi się udało, bo bardzo fajnie się ją nosi. No, z tyłu jest coś takiego. I to jest marka George, też dosyć popularna. Proszę, też w ogóle nie zniszczony. Kolejny zakup to jest kamizelka, taka fioletowa, w kratkę, w rąby, szaro-różowo-fioletowe. Bardzo, bardzo fajna też. O, proszę. Tak wygląda. Kamizeleczka. I to jest firma Amisu. Nie wiem, nie słyszałam. Może Wy wiecie. Amisu. Też fajna. Wam powiem, ostatnio nawet mi się udało dorwać, ale teściowa ma, pokażę Wam następnym razem, kamizelkę z kaszmiru, 100% kaszmiru, zielona. Później najwyżej postaram się Wam jeszcze coś nakręcić, bo jestem dzisiaj sama, więc mam czas dla Was. Dlatego Wam kręcę filmik. I kolejny sweterek rozpinany na guziczki. Taki kolor beżowy bym powiedziała. Rękawki 3/4. Proszę. Tak wygląda. Też dopasowany. Trochę pomiętolony, bo muszę zrobić porządek w szafie. Nie chce mi się. No ale cóż. I tu jest firmy Monsun. Proszę. Monsun. Też chyba markowy. Nie wiem. Proszę. Tak wygląda. Zwyczajny sweterek. I dużo czarnych chyba rzeczy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz. To, co lubię, czyli coś długiego. To jest taka koszula, ale bawełniana. Koszula z H&M-u widzę. Kolekcja Women H&M. Tu ma kołnierzyk. Tutaj, jak widzicie, kieszonki, krótki rękaw i jest maksymalnie długa, do kolana, na guziczki zapinana. O, ale się zrymowało. O, proszę, taka zwyczajna. Powiem Wam, dużo w niej chodzę, dlatego że zakładam do tego jeszcze coś pod spód. Wiadomo, jest teraz chłodno, ja w pracy też nie mam aż tak ciepło, żeby z krótkim rękawem siedzieć. Więc nawet Wam powiem, zakładam do tego pod spód tą bluzeczkę, właśnie, to pod spód zakładam i sobie przypinam paskiem w podobnym kolorze, takim brązowym, więc też to fajnie wygląda. Kiedyś Wam ten pasek pokazywałam tam, jak kupowałam tą torebkę złoty 50, także, czy 50, nieważne, ale kupiłam sobie też taki pasek w takim brązowym kolorze, więc fajnie to razem wygląda. I nie wiem, czy to jest kurtka, czy to jest bluza, nie mam pojęcia, ale też mówię, dziwię się, że mi się udało takie ciuchy dorwać. Szkoda, że już tego sklepu nie ma, on zawsze był w poniedziałki i w ogóle na samym wejściu od godziny 8 masa ludzi. I Wam powiem, że ludzie brali no wszystko, nieważne czy duże, czy małe, czy dziurawe, czy brudne, czy nie, brali wszystko co popadnie, no wiadomo, no za złotówkę.
Choćby to później, wiecie, na ścierki porobić, to i tak się opłaca, ale ja jestem taką osobą rozsądną, że nawet jak coś kosztuje grosze, ja się 3 razy zastanowię, czy mi to jest potrzebne, czy ja w tym będę chodziła, czy da się coś z tym zrobić i nie kupuję na hura. Jakoś tak wolę na przykład przeczekać, iść sobie następnym razem i wybrać coś, co mi się naprawdę podoba, niż nakupować tego, a później po prostu to rzucić, bo... Kiedyś tak robiłam i wiem, że no, dużo rzeczy poszło mi na odpad. Oddałam to, bo wydawało mi się fajne, a fajne nie było. Więc teraz zastanawiam się, zanim coś kupię, nawet jak mówię, kosztuje to parę groszy. Biorę po prostu to, co mi się podoba i co uważam, że no, przyda mi się. To, przyznam szczerze, kupiłam. Tak... Chciałam, nie chciałam, ale nie żałuję, bo jest bardzo fajne. Jest to, nie wiem, bluza, kurtka, same ocencie. Takie coś czarne, zapinane na zamek. Tu ma ściągacz u dołu, jak widzicie. Tutaj też jest ściągacz. W ogóle bardzo lubię takie rękawy. I jest w ogóle... nazwijmy to bluzą może. Jest ze sztruksu, takiego drobno dzierganego, niech będzie. O proszę, z takimi delikatnymi pufkami. O, takie coś. Powiem Wam, że jest to bardzo fajne. Ja już tym parę razy chodziłam i fajnie to wygląda. To też mi się udało kupić na wiosnę, jest bardzo fajne, także super. Się zachwycam. I jest to marki Peruna. Nie wiem, co to jest, ale jest to jakaś Peruna. Metki w środku też nie ma. Nie, jest metka. Peruna. O, Mark i Spencer. Nie wiem, czy widzicie. O. O, teraz widać. Także proszę, kolejna rzecz. Z serii logo marka. Teraz już będą takie droższe rzeczy. Już nie po złotóweczce, a już takich, no, ja wiem, czy droższe. No, na pewno droższe, bo kupiłam sobie tą sukienkę dzianinową za 20 zł. I w sumie dobrze zrobiłam, bo podobną widziałam też w jakiejś sieciówce. Kosztowała 80 zł, więc no, nie żałuję. Tak wygląda. Tu ma oczywiście mój ulubiony golf, szeroki golf zresztą. O, proszę. Jest gruba dzianina. Ja Wam powiem, że jest ona strasznie ciepła. Raz było tak zimno, jakiś duży mróz, założyłam ją. W sumie miałam tylko koszulkę na szelkach pod spodem, kurtka, termoaktywne leginsy, termoaktywne, no chyba tak to się nazywa. Kozaki i wszystko. Powiem Wam, było mi strasznie ciepło. Ona super zakup, bo naprawdę ona w ogóle jest ciężka. Jak ją mam w rękach, to waży też swoje. Ale była wyceniona, także ja podejrzewam, że nawet jakby była na wagę, to ponad kilo i tak bym musiała zapłacić około 20 zł, więc myślę, że cena fajna. Nawet jak na lumpex, to nie ma co żałować, bo w ogóle jest niezniszczona, nie jest skulkowana. Więc bardzo fajna. Proszę, tak wygląda moja sukieniusia. Ulubiona na zimę. Co jeszcze? Zrobiłam sobie trochę śmietnik tutaj. Muszę się dokopać. Tak, sweterek kupiony za 3,50 bodajże. Nie pamiętam, coś około. To jest sweterek w panterkę. O, widzicie? Tylko, że ta panterka to jest taki kolor zielony z pomarańczem mieszany. O, teraz widać. Także ona jest rozpinana, tak jak widać. A tutaj u dołu, jak widzicie, ma koroneczkę. O, proszę, tu jest koronka wykończona. Także taki sweterek. Też wykończenie czarne. I też właśnie do tego sweterka Wam powiem, lubię to nosić. Też bardzo fajnie wygląda, bo kolorystycznie bardzo fajnie współgra razem. A ja sobie ten sweterek specjalnie jeszcze zwężyłam, żeby on był bardziej dopasowany. Także bardzo fajnie też się prezentuje. Też kosztował parę groszy. Nie wiem. Taka MBA Paris. Także super. Kolejna rzecz. Kupiłam sobie ją
W zeszłym tygodniu. No, w zeszłym tygodniu poszłam z mężem do lumpeksu. On coś tam szukał, ale sobie nic nie kupił. A ja, moje dziecko, mama, głowa mnie boli, mój mąż, chodź, bo mnie głowa boli. I ja mówię, dajcie mi 5 minut. I wam powiem, w ciągu 5 minutach znalazłam dwie fajne rzeczy. To jest sukienka, sweterek jest w praniu. Bardzo fajny sweterek. Teraz wam go nie pokażę najwyżej następnym razem. Ale sukienkę dorwałam. Mówię, miałam 5 minut czasu, mówię, czekajcie, dajcie mi 5 minut. Poszukam i wychodzimy. No i bardzo dobrze, że jeszcze poszperałam, bo taką sukienkę znalazłam. Popatrzcie. To jest kolor taki zgnity zieleń. Tak wygląda. To był duży rozmiar, bo to był rozmiar 42. Ale ja sobie myślę, przecież kurde, mogę sobie to przerobić, prawda? Mogę sobie to zwężyć i też tak zrobiłam. Marka George. Tu widzicie. Taki splot ma, taki warkocz, o, taki potrójny, o, czekajcie, może tak, tu ma guziki, takie, takie fajne, pasują bardzo, także tak ona wygląda, rękaw 3/4 wychodzi, o, z tyłu coś takiego. I co mnie zauroczyło w tej sukience, wam powiem. Nie dość, że jest bardzo fajny materiał, bo jest taki mięciutki, taki fajny. W ogóle nie zniszczona. Dziwię się, że to poszło na wagę. No ale dobra, lepiej dla mnie. I wiecie, co mnie zauroczyło? Ten materiał. To jest taki materiał czarny w takie kwiatki. I to, powiem wam szczerze, bardzo mnie zauroczyło. W ogóle ta sukienka jest świetna. Wam powiem, jest bardzo fajna. Super się prezentuje. Akurat ostatnio sobie przypomniałam, mam kurtkę z Face to Face, też w takim kolorze, też z takimi guzikami. Sobie pomyślałam, zwężę ją trochę, dopasuję w talii i zrobię wam w tej sukience strój dnia. Może jeszcze w tym tygodniu nawet, nie wiem, czy jutro wam nie zrobię. O, no akurat jutro muszę iść na miasto, więc ubiorę się w tą sukienkę, założę tą kurtkę, no i zrobię wam jutro strój dnia. Zobaczycie, jak to rzeczywiście wygląda. Także taka sukienka, ta sukienka, wam powiem, kosztowała 11 zł, bo było 15 kg za wagę. Ja zapłaciłam 11 zł, bo coś tam jeszcze dobierałam. Także groszowe sprawy kosztowała. Czyżby to było tyle? Aha, i jeszcze ostatnio wam powiem. Pokłóciłam się z moim mężem, a mój mąż dobrze wie, żeby mnie uspokoić. Żebym o wszystkim zapomniała, to najlepiej mnie zabrać na zakupy. Ja w ogóle, jak się pokłócimy, pierwsze co to hasło, idziemy na zakupy. On już w ogóle nic się nie odzywa, bo wie, że to jest jedyna rzecz, która po prostu wprowadza mnie w taki nastrój, że zapominam o tym, co było, a żyję tym, co ma być. Więc pojechaliśmy na zakupy i wytargałam na nim płaszczyk w Pepco za 20. Za 30 zł chyba. On 30 zł kosztował. Taki płaszczyk. Zobaczcie. Tutaj ma takie futerko sztuczne, ale to idzie ściągnąć, więc jest normalny kołnierzyk w taką panterkę. Tak wygląda. O, proszę. Tu ma taki rękawek fajny, taki lekko rozszerzany. Na pewno jak ktoś z was ma Pepco, to widział te kurtki, bardzo fajne. Ja w ogóle nie mam takiego płaszczyka, więc wykorzystałam, mówię, wykorzystałam sytuację perfidnie i powiedziałam, że chcę tą kurtkę. No summa summarum, oczywiście, no kupił mi, bo ja już zapomniałam o wszystkim, było pięknie, później już on był spokojny, że ja już się nie denerwuję, że się nie wkurzam, a ja byłam szczęśliwa, że mam tę kurtkę, mam ten płaszczyk. Więc wszyscy byli zadowoleni. A on tylko stracił 30 zł, więc to podejrzewam, Boże, to żaden majątek w końcu. Mój mąż jest w ogóle, wam powiem, audiofilem i on generalnie zdarza się, że w ciągu miesiąca potrafił wydać 600 zł, bo musiał sobie słuchawki Sennheisera na przykład kupić, które i tak są nieużywane, no ale musiał po prostu, czy tam jakieś lampy do wzmacniacza, które za sztukę kosztują chyba 500 zł. No, a on mi się dziwi, że ja sobie kupuję ciuchy za 100 miesięcznie na przykład. Dobra, nieważne. Ważne, że
I tak zazwyczaj mam to, co chcę, także nie mam co narzekać. Mam kochanego męża. Zazwyczaj kupuje mi wszystko to, co sobie umyślę, bez zbędnych pytań tak naprawdę. Także widzicie, tu jest taki rękawek. Tył wygląda tak. O, też ma taki pasek, jak przy tym rękawie. Ona jest, wam powiem, w formie grzybka. Ale mi to nie przeszkadza. Nawet dobrze, że jest taka szersza, bo w sumie i tak noszę torebkę przez ramię przewieszoną, więc spoko. Kieszonki też są, zapasowe guziki też są, więc tak się prezentuje płaszczyk. Także mówi, wiem, że są jeszcze w Pepco, on teraz kosztuje 24 zł. Mój rozmiar jest S-ka i to jest idealna S-ka. Wam powiem, jeszcze w Pepco widziałam, są tam futerka, one są przecenione na 40 zł. Fajne. Nie wiem, czy sobie nie pójdę znowu kupić jeszcze tego futerka, bo ja wam powiem, w ogóle poluję w tym roku na futerka bardzo i podobało mi się. Chyba się dzisiaj przyjadę. Także może mi się uda wyszarpać jeszcze futerka od mojego kochanego męża. Dobra, kochane, to tyle by na dzisiaj było. No tyle. Aha, w ogóle wiecie co mam pod ręką? Nie wiem, czy lubicie książki obyczajowe, takie polskie, lekkie, ale polecam wam Kobietę Roku, Anna Tymko. Powiem wam, taka lajtowa książka, ale bardzo fajnie się czyta. O, tak przy okazji wam pokazuję. Ja kocham książki i stwierdziłam, że jednak ci polscy autorzy to są lekkie książki, obyczajowy temat. Takie, wiecie, babskie historie, ale bardzo fajne. Tu akurat ta książka jest o kobiecie, która bardzo dobrze zarabiała, robiła wielką karierę, wydawała powiedzmy 5000 na ciuchy i nagle została zwolniona. No i co dalej? I dalej proponuję wam tą książkę przeczytać, jak na przykład, bo bardzo fajnie opisuje, jak kobieta bogata, wydając tyle pieniędzy, nagle tracąc wszystko, musi żyć tak jak my, za najniższą krajową. Nie mając pieniędzy na koncie, spłacając długi. No powiem wam, książka bardzo fajna. Także polecam wam Kobietę Roku, Anna Tymko. Polecam, przeczytajcie, bo to jest typowa książka dla kobiet. Bardzo typowa, ale dająca do myślenia, bo można coś z tej książki wynieść ciekawego. Dobra, to kochani, to wszystko dzisiaj. Tam jeszcze wam w następnej części, w tej drugiej, pokażę spódnicę, bo tu już niestety się nie zmieszczę. Także to tyle dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, cześć. Pozdrawiam.